Drodzy bracia, drogie siostry, jest to dla mnie wielki, wielki przywilej stawać przed wami kolejny raz, głosić słowo. Mam troszkę dziwny głos, przeżywam jakąś chrypę, nie wiem co się dzieje, ale wiem, że Pan na pewno nam pomoże i będziemy mogli słuchać Bożego Słowa. Kilka dni temu, będzie to w ramach wstępu, natknąłem się na słowo, które dobrze znałem, ale które bardzo, bardzo mnie na nowo uświadomiło o roli, jaką mam ja i także inni do spełnienia. Powiada Boże Słowo, że błogosławieni ci, których Bóg Pan zastanie, ci, których Bóg powołał nad innymi, aby głosić słowo, aby przynosić pokarm we właściwym czasie. A więc błogosławieni ci, których Pan zastanie przy tym zadaniu. Raz jeszcze uświadomiłem sobie tą niesamowitą powagę chwili, jak ta, kiedy słowo nie jest zwykłym słowem, ale jest po prostu pokarmem dla nas. To nie jest zagospodarowanie sobie tych 30, 45 minut tak, żeby po prostu coś powiedzieć. To jest pokarm dla nas. To ma być pokarm, to ma nas ożywiać, karmić naszą duszę. Ja to przeżywam, dlatego wiem, że i to jest moją modlitwą, aby to stało się pokarmem dzisiaj dla ciebie. Abyś wyszedł z tego miejsca prawdziwie nasycony w duszy, taki nasycony, napełniony Słowem. Otwórzmy, kochani, Ewangelię Łukasza, 17 rozdział. Ponieważ to Słowo, którym już przed chwilką zacytowałem, wypowiedziane zostało w pewnym kontekście. Nie będziemy go teraz czytać, ale będziemy mówić właśnie o tym kontekście. Pan Jezus mówił wówczas o swoim powtórnym przyjściu. O tym, że nastanie taki moment na obliczu całej ziemi. Będzie taki moment, taka chwila, kiedy powróci Król, kiedy powróci Pan, kiedy przyjdzie znowu, troszkę w inny sposób niż jak wtedy przyszedł. W inny sposób. Wtedy przyszedł jako dziecię, niosąc zbawienie, dorósł do 30 lat, rozpoczął działalność, służbę, dał się ukrzyżować, złożył się w ofierze za nas. Przyjął postać sługi. Ale kiedy żegnał się z uczniami, kiedy żegnał się z apostołami, kiedy został wzięty w górę, oto aniołowie powiedzieli: ten, którego widzicie, że odchodzi, tak, przyjdzie znowu. Przyjdzie znowu. I to jest ta błogosławiona nadzieja dla nas, którzy żyjemy w 2016 roku, także i dzisiaj. Błogosławiona nadzieja. Kochani, przeczytajmy może najpierw ten wiersz, ten fragment 17 rozdziału od 20 wiersza do 37. To będzie jeden z fragmentów, w których Pan Jezus opowiada o swoim powtórnym przyjściu. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże? Odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić: oto tutaj jest, albo tam, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. I teraz zmienia się pewna sceneria. Rzekł też do uczniów, więc przenosi się towarzystwo. Zupełnie inna sceneria, inne towarzystwo. Oto przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I będą mówić do was: oto tam, oto tu, nie chodźcie, ani się tam nie udawajcie. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Lecz przedtem musi wiele cierpieć i być odrzucony przez to pokolenie. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jeśli kto w owym dniu będzie na dachu, a rzeczy jego w mieszkaniu, Niechaj nie schodzi na dół, aby je zabrać. A kto będzie na polu, podobnie, niechaj nie wraca. Wspomnijcie żonę Lota. Ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto je utraci, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. A odpowiadając, mówią do niego, gdzie, Panie? On zaś rzekł do nich, gdzie jest padlina, tam zlatują się i sępy. I może jeszcze jeden fragment, nieco krótszy, z 21 rozdziału, od 33 wiersza. Tej samej Ewangelii. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociążałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Kochani, te fragmenty będą nam towarzyszyć, będziemy chcieli je krok po kroku omówić. Zrobimy sobie taką egzegezę, takie wnikliwe rozważanie tego słowa, po to, abyśmy wyciągnęli z tego słowa pokarm dla nas. Kochani, jest dla mnie wielkim przywilejem stawać i głosić o przyjściu powtórnym, o powtórnym przyjściu Pana. Ale nie mogę oprzeć się takiemu wrażeniu, że ten temat już jest tak wyeksploatowany, taki już zmęczony, tak jak wyciśnięty owoc już ze wszystkich stron, czasem już nie daje smaku ludziom. Ale to jest nasza wina, że tak jest, że po prostu zapominamy, że po prostu przywykliśmy, że stało się to jakimś sloganem. Nie ma bardziej błogosławionej nadziei dzisiaj dla ludzi, którzy już są w Chrystusie, jak właśnie przyjście Pańskie. Nie ma czegoś bardziej mocniejszego, bardziej wywierającego wpływ na naszą codzienność, na to, jak postrzegamy pewne rzeczy, z którymi się zmagamy w życiu. Nie ma nic mocniejszego jak fakt przyjścia Pańskiego. To ono ma taką niesamowitą moc do tego, aby ustawić nas w naszej postawie wobec rzeczy materialnych, wobec pracy, wobec naszych ambicji, planów, wobec wszystkiego. A więc nie ma niczego potężniejszego. Uważam, że to jest najzdrowsza sytuacja, najzdrowsza okoliczność, kiedy o tym pamiętamy. Kiedy ta myśl o przyjściu Pańskim po prostu wyznacza nasz każdy dzień. I tak jak już powiedziałem, wydaje mi się, że stało się to jakimś wyciśniętym już sloganem w wielu sercach. Ilu z nas, którzy dzisiaj siedzą na tym miejscu, przypomniało sobie o przyjściu Pańskim dopiero kiedy wyszedłem za kazalnicę? Ilu z nas? Ponieważ być może zapominamy o tym w naszej codzienności. Być może wczoraj w ogóle o tym nie pomyślałeś. Może tak jest, może nie, ale wiem jedno. Jest pewien paradoks, że im bliżej przyjścia Pańskiego, tym mniej o tym się mówi. Im bliżej przyjścia, im bliżej jest Jego przyjście, tym jakby rzadziej o tym słyszymy, rozważamy, myślimy, pamiętamy. Zdaje się, że te wcześniejsze pokolenia, które nie mogły się poszczycić tym, że praktycznie wszystko wskazuje już na to, że Pan przychodzi, jakoś tym bardziej żyły. Jakoś tym bardziej były zafascynowane. To mnie poucza i mnie zawstydza. Ja chcę tym żyć. Życie chrześcijańskie to nie tylko życie i śmierć, a więc odejście do Pana poprzez fizyczną śmierć. To nie jest pełnia życia chrześcijańskiego. Gdzieś po środku musi być ta żywa nadzieja, że być może ja nie zaznam śmierci, ale powitam Pana za życia. Ktoś kiedyś powiedział, i ogólnie się tak mówi, że świat jest niesprawiedliwy. Tak, jest niesprawiedliwy. Ale powiada się, dodając do tego zdania, że jest jedna sprawiedliwość. Śmierć, że wszyscy muszą umrzeć. A ja wam powiem, że i to nie jest sprawiedliwość. I to nie jest sprawiedliwe. Bo Bóg zaplanował, że będzie jedno pokolenie ludzi na ziemi, które nigdy nie zazna śmierci. Będzie takie pokolenie ludzi, którzy nie zaznają śmierci, którzy nie będą złożeni do grobu. To pokolenie to będzie pokolenie, które powita Pana przychodzącego. I to też jest niesprawiedliwością w naszych oczach, prawda? Ponieważ chciałoby się, aby wszyscy sprawiedliwie musieli doznawać tego przejścia na drugą stronę. Ale kochani, to jest nadzieja dla nas i uważam, że powinniśmy mieć prawo do tego, aby wierzyć i ufać, że to będzie za naszego życia. Mieć tą nadzieję. Nikt nie powinien nam nigdy wykraść nadziei, że to może stać się dopiero kiedyś tam. Powinniśmy żyć. Ja chcę tym żyć. Jeśli ktoś mówi, wiesz co, bracie, wasi ojcowie, dziadkowie, inne pokolenia też tym żyli, ty też chcesz tym żyć. Powiadam wtedy i odpowiadam sam sobie, jeśli takich argumentów używasz, to jesteś tym, o którym pisał Piotr, tym oszczercą, który używa takich głupich argumentów. Odkąd świat istnieje, odkąd jest niebo i ziemia, mówi się o przyjściu pańskim, a ono nie nastaje. Piotr mówił, że to są oszczercy, którzy tak mówią. Powiadam wam, na podstawie Bożego Słowa, mamy prawo żyć nadzieją dzisiaj, w ten dzień, w tą niedzielę, żyć nadzieją, że Pan przychodzi i może przyjść za naszego życia. Kochani, i to powinno nam towarzyszyć. Z tego się radujcie, powiada apostoł Paweł, tym się pocieszajcie, że Pan przychodzi. Więc jeśli mi wykradniesz to, to jesteś złodziejem. Jeśli wykradniesz mi tą nadzieję, jesteś oszczercą. Być może nawet bluźniercą, który podważa fakt, że Pan może przyjść. Kochani, ja chcę tym żyć. A więc nie bądź jak szyderca nawet nad swoim życiem, ale ufaj Bogu. Zaufaj Bożemu Słowu, że może to się stać. Mógłbym dzisiaj stanąć na tym miejscu i opowiadać o wszystkich dowodach na to, że Pan może przyjść w każdej chwili. Powiem tak, 50 lat temu czy 100 lat temu wielu tych, którzy żyło tą nadzieją, zapominało o jednej rzeczy. Że Pan powiedział, że Ewangelia musi być głoszona po całej ziemi. Zadam więc pytanie, czy my jesteśmy o krok do przodu? Dzisiaj, w 2016 roku, jest internet, jest telewizja. Gdzie jest taki zakątek na ziemi? Być może jakieś dżungle. Być może jakieś tropikalne wioski gdzieś tam w dżunglach, gdzieś, gdzie jeszcze cywilizacja nie dotarła. Ale czy mamy tą technologię? Czy mamy możliwość? Mamy. Wszystko jest przygotowane. Inny przykład. Jest kilka takich przykładów, które nas uświadamiają, że żyjemy w absolutnie ostatnim momencie. Przecież jest napisane, że w Jerozolimie będzie 2 świadków, którzy zostaną zabici i 3 dni będą leżeć. I cały świat będzie oglądał ich ciała leżące tam w Jerozolimie. Jeszcze 100 lat temu, powiedzmy, ile czasu zajęłoby osobie, aby dotrzeć do Jerozolimy gdzieś z krańców ziemi i zobaczyć to ciało? Z pewnością w 3 dniach by się nie zmieścili. Musieliby podróżować i podróżować, aż w końcu byłoby już po fakcie. Ale dzisiaj wystarczy minuta. Dzisiaj wystarczy sekunda. Jeśli chcesz to zobaczyć, wystarczy włączyć telewizję, internet. A jeśli byś chciał nawet to zobaczyć na żywo, wsiadasz w samolot i jesteś tam w niecały dzień. Kochani, wszystko jest przygotowane. Wszystko jest przygotowane. Nie ma niczego, co by dzisiaj blokowało oprócz z naszej strony, oprócz tej świętej Bożej cierpliwości wobec nas, wobec ludzi. Jedynie Boża cierpliwość wobec ludzi, którzy On chce, aby przyszli do Pana Jezusa. Powstrzymuje Go. Wszystko jest przygotowane. Nawet technologia znamienia bestii jest przygotowana. Wszystko, absolutnie wszystko jest gotowe. Kochani, mnie to napawa jedynie nadzieją, że mogę spokojnie oczekiwać, aż Pan przyjdzie. Bo to jest pewne. Przeczytajmy więc, wnikajmy więc w ten tekst i będziemy po trosze przechodzić poprzez wersety i tym sposobem będziemy się karmić. 22 werset Ewangelii Łukasza, 17 rozdziału. Jak już powiedziałem wcześniej, zmienia się sceneria. Pan Jezus mówi do uczniów. Rzekł też do uczniów, przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, lecz nie ujrzycie. Pan Jezus mówi o tym, że nastaną takie chwile, taki moment, taki czas, że uczniowie będą pragnąć nastania Dnia Pańskiego, przyjścia Pana. Co ja widzę przez ten werset, albo czego mnie uczy? Pan Jezus nadaje pewien standard uczniom, Jego uczniom. To znaczy, że uczeń Chrystusa jest osobą, która pragnie przyjścia Pańskiego. Pragnie Go ujrzeć. Czeka na ten moment. Ale fakt jest faktem. Na razie jeszcze nie ujrzeliśmy. To też Pan zapowiedział. Będziecie pragnąć, ale nie będziecie oglądać. Nie ujrzycie. A więc myślę sobie, jakiś to jest ważny standard. Jeśli więc nie pragniesz przyjścia Pańskiego, jeśli więc o tym nie myślisz, zastanów się, czy czasem nie chorujesz, czy czasem coś z Twoim uczniostwem jest nie tak, czy jesteś zdrowy. Bo Pan powiedział, że ci, którzy są prawdziwie Jego uczniami, będą pragnąć przyjścia Pańskiego, będą tęsknić za Nim, oczekiwać na Jego przyjście. Kochani, są inne fragmenty, tak mi się przypomina teraz, kiedy Pan Jezus mówi o tych standardach uczniostwa. I położę to na tej samej płaszczyźnie. Powiada, nikt nie może być uczniem moim, jeśli się nie zaprze samego siebie i nie weźmie krzyża swego i nie będzie go nosił codziennie. To też jest pewien standard. Nie może człowiek mówić o sobie, że jest uczniem Pana Jezusa, jeśli nie nosi tego krzyża, jeśli się nie zapiera samego siebie, jeśli nie cierpi. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza, cierp wespół ze mną. Więc to cierpienie jest wpisane w życie uczniów. To ten krzyż, który boli. To ten krzyż zaparcia się, zapierania się każdego dnia, pewnych spraw, z którymi walczymy. Uczniostwo nie jest łatwe. I Pan Jezus nigdy nie powiedział, że będzie łatwe. Uczniostwo jest naznaczone krzyżem. Jest naznaczone krzyżem. I to jest standard uczniostwa. Ale jest też inny standard uczniostwa. Przypomina mi się taki bardzo podobny, korelujący z tym fragmentem. Kiedy przyszli pewni ludzie do Pana Jezusa i powiadają tak, uczniowie Twoi nie poszczą, a my pościmy. Jak to jest? I wtedy Pan Jezus powiedział, póki jest oblubieniec, między nimi nie będą pościć, nie poszczą. Ale kiedy zostanie zabrany, tam jest napisane, będą pościć. To znaczy, że Pan Jezus wypowiada te słowa i nadaje standard uczniom swoim, że będzie taki czas, że będą pościć. I to jest dokładnie na tej samej płaszczyźnie słowo. A więc uczniowie moi będą, inaczej Pan Jezus mówi, uczniowie Jego będą pragnąć nastania Dnia Pańskiego. Będą pragnąć. I kiedy Pan Jezus mówił o swoim przyjściu i kiedy opowiadał o tych wszystkich strasznych rzeczach, które będą się działy. Powiada, ale wy się nie bójcie. Wy się nie bójcie. Dlaczego? Jesteście dziećmi moimi. Wy się nie bójcie. Kiedy to wszystko będzie się działo, podnieście swoje głowy do góry. Bo oto nadchodzi wasze odkupienie. I prawdziwy chrześcijanin, prawdziwy uczeń nie boi się przyjścia Pańskiego, ale go oczekuje i pragnie. Taka jest prawda i taka jest biblijna zasada. Będę troszkę bardziej to mocniej rozważał troszkę dalej, więc do tego jeszcze wrócimy. Ale jest także słowo, które to potwierdza. Napisane jest w ostatnich wersetach Biblii. Duch i oblubienica o co wołają? Przyjdź, Panie! A więc oblubienica pełna jest ludzi, którzy są spragnieni przyjścia Pańskiego. Którzy oczekują na ten moment, którzy się nie boją, ale stają w miejscu, wznoszą swoje głowy do góry i wołają, przyjdź Panie. To są ludzie, którzy nie mają żadnych murów, żadnych przeszkód. Nic nie stoi na przeszkodzie między nimi a Bogiem. Doskonale wiedzą, że Pan ich odkupił, że zawisł na krzyżu za ich grzechy, że zapłacono za ich winy, że raz na zawsze została zmyta wszelka wina i choćby jak szkarłat były ich grzechy, jak śnieg biały się stały i dlatego podnoszą swoją głowę do góry. Nie z powodu tego, że są tacy dobrzy, że są tacy niesamowici wierzący. Nie. Z powodu tego, co Pan uczynił. I oni czekają na ten moment, kiedy przyjdzie ten ich odkupiciel i kiedy będą mogli przypaść mu do stóp i już face to face, twarzą w twarz, po prostu mu za to podziękować. Bo nic tak nie wzbudza pragnienia przyjścia Pańskiego, jak wdzięczność za to, co On uczynił. Jak ta chęć stanięcia przed Nim i wypowiedzenia tego: Panie, ja Ci dziękuję. Ty przychodzisz, ja jestem przed Tobą dzięki Tobie. Do nóg Ci padam i dziękuję Ci za zbawienie. Kochani, to powinno nas napędzać. Ta błogosławiona wdzięczność i pragnienie. A więc Bóg przygotował, to był Jego plan. Przyjście Pańskie jest niesamowitym tematem, niesamowitym wydarzeniem. Przypomina mi się, jak jakiś czas temu mówiłem o tym, że Pan Jezus wjechał na osiołku. W zasadzie były tam dwa, było źrebie i oślica. I On wjechał do Jerozolimy, do miasta. Co się wówczas stało? Całe miasto się poruszyło. Ludzie wołali: Baruch Haba, Berszeb Adonaj, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pańskim. Hosanna synowi Dawidowemu, a więc u Ciebie jest zbawienie. Ogłosili Go Zbawicielem, Królem, tym, który przychodzi jako Mesjasz. Przygotowywali się, słali przed Nim palmy, a więc gałązki z drzew, ubrania, jakieś szaty. Powitali Go jako Króla. Ale to przyjście będzie zupełnie inne. Na to przyjście nikt się nie przygotuje. Nikt, będę o tym za chwilkę mówił. Bardzo jest wyjątkowe to przyjście, na które czekamy. Zastanawiający jest fakt, i tak dla ciekawostki, że to jest tak widowiskowe, tak spektakularne wydarzenie, że nawet pierwszy prorok na obliczu ziemi prorokował o tym. Henoch, o którym czytamy w Biblii, prorokował, że oto przychodzi Pan z tysiącami swoich zastępów wiernych. Więc pierwsze proroctwo dotyczyło zdarzeń ostatnich. To jest niesamowite, to jest coś niezwykłego. Czytamy dalej. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i Syn Człowieczy w dniu swoim. Chciałbym przez chwilę się skupić na tym obrazie, który Pan Jezus przytoczył. Błyskawica. Porównał swoje przyjście do błyskawicy. Kochani, z błyskawicą jest coś bardzo szczególnego. To jest bardzo szczególne wydarzenie. Ponieważ kiedy już pojawia się błysk, nie masz szans się przygotować jakoś na to, że będzie piorun czy błysk. Kiedy już to nastanie, to znaczy, że musi to nastać. Ktoś kiedyś powiedział, że ponieważ gdzieś w bajkach, gdzieś w jakichś baśniach stosuje się takie oto, ja nie wiem, wydarzenie, porównanie, że przed błyskawicą można uciec. Że człowiek gdzieś odskakuje przed błyskawicą. To nie jest prawda. Nie da się, nie chciałbym tutaj naukowych dowodów przytaczać, ale nie da się uciec. Jeśli już piorun ma, powiedzmy taki niegrzeczny przykład, kogoś trafić, to trafi. Nie da się uciec. Przed tym nie da się uciec. Więc nie da się przygotować albo zareagować, kiedy piorun strzeli. Nie da się. Zrobić jakiegoś uniku, cokolwiek. Nie da się. I Pan Jezus o tym samym mówił. W tym momencie, kiedy zajaśnieje blask Jego przyjścia, żaden człowiek już nic nie zrobi. Nie przygotuje się, nie zareaguje, nie zmieni się nagle, nie będzie przygotowany, jeśli wcześniej tego nie zrobi. A więc w momencie Jego przyjścia wszystko będzie już jasne. Wszystko będzie jasne. Wszystko już będzie gotowe. A więc to jest jeden z wniosków z tego przykładu błyskawicy. Ale jest też drugi. Kochani, błyskawicy można się spodziewać? Co musi się stać, aby zabłysło na nieboskłonie? Czy popatrząc się teraz przez okna, czy mogłoby teraz uderzyć? Nie. Coś musi się wydarzyć. Musi się coś na niebie zacząć dziać. Muszą zacząć się kotłować, zbierać ciemne, ciężkie, złowieszcze chmury. I kiedy widzisz to na niebie, spodziewasz się, aha, będzie burza. Być może zaraz uderzy, być może będzie błyskać, będzie piorun. Wtedy jesteś w stanie powziąć jakąś decyzję. Schronię się w domu, schowam, pozamykam okna, ukryję się. Kochani, i wydaje mi się, że tak samo jest i z przyjściem Pana. Że im bliżej jest przyjścia Pańskiego, im bliżej jest objawienia Jego przyjścia, tym bardziej zaczynają się kotłować te ciężkie, złowieszcze, brudne, czarne chmurska na obliczu ziemi, wokół naszego otoczenia, w świecie. I mówię teraz o tej ideologii, o świecie, o tych zamysłach świeckich, o tym wszystkim, co się dzieje, o tym brudzie, który wychodzi. To są chmury, które się kłębią i kłębią, ale w pewnym momencie zabłyśnie. Przyjdzie Pan. Kochani, ja na to czekam. A więc ten obraz błyskawicy mówi właśnie o tych dwóch wnioskach. Pan się objawi, Pan przyjdzie, ale pozwala nam się jakoś do tego przygotować, obserwując, co się dzieje. I idąc za tą myślą, czytamy takie oto słowa, 26 wiersz. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do Arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. A w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Kochani, musimy sobie odpowiedzieć na parę pytań, ponieważ żyjemy w czasach i chcemy wiedzieć, czy te czasy faktycznie są ostatnimi czasami. Czy to jest ten czas? Pan Jezus dał nam wskazówkę, jak za dni Noego, jak za dni Lota. Więc warto popatrzeć, co działo się za dni Noego i za dni Lota. Co było charakterystyczne dla ich czasów, aby móc porównać to, czy doganiamy ten standard ich czasów, czy już dawno wyprzedziliśmy ich? Kochani, odpowiedzmy sobie na parę takich pytań, założeń. Wiemy, że za dni Noego, powiada Bóg, było ogromne zło na obliczu ziemi. Do takiego stopnia, że Pan Bóg powiedział w sercu swoim, żałuję, że stworzyłem człowieka. Żałuję, pożałował Bóg, iż stworzył człowieka. A więc do takiego stopnia rozprzestrzeniło się zło na obliczu ziemi, że ono krzyczało wręcz o potępienie ludzi do nieba. A więc było zło, był egoizm, był mord, przelewana była krew i tak dalej, i tak dalej. Czy więc, jeśli mówimy o naszych czasach, czy podobnie się i dzisiaj nie dzieje? Morderstwa, ataki terrorystyczne, przelewana jest krew, gwałty, pedofilia i tak dalej. Jesteśmy tym zalewani. Wiecie, łatwo jest mówić tu w ustroniu o tych sprawach, bo jest to jakby gdzieś dalej. Jeśli chcesz wiedzieć, co dzieje się na świecie, nie wyjdziesz w ustroniu na rynek i nie popatrzysz wokoło. Jakoś to nasze miasteczko jest tak oddzielone. Ale jeśli chcesz wiedzieć, co dzieje się na świecie i czym żyje świat, wyjdź w Krakowie, w Warszawie albo gdzieś w Nowym Jorku na rynek i popatrz na tych wszystkich ludzi. Jak wyglądają, czym żyją, jak się zachowują. Zobaczysz lesbijki, zobaczysz homoseksualistów, którzy przed wszystkimi gdzieś tam robią rzeczy, których nie przystoi. Zobaczysz ludzi, którzy mają pełno kolczyków na twarzy, kolców, wszędzie, którzy się stylizują na jakieś kocury, na zwierzęta, którzy twarze mają zatatuowane. Zobaczysz ludzi, którzy odzywają się wulgarnie, którzy kopią jedni drugich, którzy zabijają, z pistoletami chodzą, strzelają się. Zobaczysz mafiozów, którzy kradną, którzy zabijają, porywają. Wszystko to zobaczysz. I wtedy pomyślisz, czy ten świat jest taki zły? Jest taki zły. Jest zło na świecie. Kochani, co jeszcze się działo za czasów Noego? Było wszechobecne wynaturzenie i upadek moralny ludzi. Ci, którzy zajmują się historią, wiedzą i dochodzą do wniosków, że największe cywilizacje świata, jak starożytny Rzym, jak Mezopotamia, Egipt i inne cywilizacje, które swoim obszarem objęły cały ówczesny, znany świat, upadły w zasadzie z jednego powodu. Albo symptomem ich wielkiego upadku był jeden powód. Tam już w przeddzień, można powiedzieć, ich upadku było całkowite zepsucie moralne. I to przyczyniło się do upadku tych cywilizacji. Ludzie współżyli ze zwierzętami, był homoseksualizm, zboczenia seksualne i to wszystko już dawno było. To wszystko już dawno było. I jeśli chcemy dzisiaj określić nasz czas, czy i dzisiaj się to nie dzieje? Czy już wspomniany homoseksualizm nie panoszy się na świecie jako coś, czego nie wolno, absolutnie nie wolno krytykować, bo jesteśmy nietolerancyjni wtedy? Czy takie rzeczy się nie dzieją? Dzieją się. Współżycie ze zwierzętami. Ja to tylko gdzieś ze słyszenia wiem, że takie rzeczy się dzieją. Ale i to ma miejsce. I to ma miejsce. Już nie mówię o tych wszystkich zboczeniach i wynaturzeniach ludzi seksualnych, wynaturzeniach. To wszystko ma miejsce. A więc jeśli nasz czas jest upadkiem moralnym, to z pewnością możemy spodziewać się czegoś, tego puśnięcia na niebie. Z pewnością. Kochani, co jeszcze działo się za dni Noego? Działo się coś bardzo wyjątkowego, coś, o czym z reguły się nie mówi. Coś, czego wiele osób boi się rozważać, co boi się rozważać. Czytamy w 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżesza, że oto aniołowie Boży zstępowali na ziemię i współżyli cieleśnie z córkami ziemskimi. To jest taki jeden fragment, który tylko mówi o efekcie tego zdarzenia. Później rodziły się olbrzymy, ludzie o niesamowitej wiedzy, o niesamowitej mocy, sile. I ja wiem, skąd te wszystkie niezwykłe budowle na obliczu ziemi, których dzisiejsi inżynierowie nie potrafią zrozumieć, jak to było zrobione przy obecnej technologii. Tak, być może odpowiedź jest tam, w 6 rozdziale pierwszej Księgi Mojżesza, kiedy ci z nadprzyrodzoną wiedzą, z nadprzyrodzoną siłą, te, można powiedzieć, potomstwa tych dziwnych związków panoszyły się po ziemi. Powiadają historycy, że to były krwiożercze istoty, pełne zła, pełne nienawiści. Czytamy, że nawet po potopie był ktoś taki jak Goliat, który miał braci, którzy mieli 6 palców u rąk, u nóg. To były dziwne stworzenia. To były dziwne humanoidy, można powiedzieć, a więc takie ludzkie istoty. Aczkolwiek wypłynęły i urodziły się z grzechu, z buntu aniołów. I co to ma do dzisiejszych czasów? Nie chciałbym wchodzić bardzo w jakieś tam tematyki nadprzyrodzone, ale wiem, co działo się wówczas w czasach Noego. Przy okazji wykładów na temat dekalogu mówiłem wam, skąd wzięło się rzeźbiarstwo i wytapianie narzędzi, wytapianie posągów. Mówiłem właśnie, że tam, według księgi Henocha, tego apokryfu, ci, którzy zstępowali z nieba, obdarzyli ludzi pewną mądrością. Mądrością zaklinania, astrologii, zodiaku, rzeźbiarstwa i tak dalej, i tak dalej. Od tamtych czasów ziemia napełniła się ogromnym bezprawiem. Wiedzą, na którą ludzie nie byli i do której nie byli powołani. Wiedzą tajemną. wiedzą, można powiedzieć, niebieską. I zaczęto patrzeć w gwiazdy, zaczęto snuć wnioski z gwiazd, zaczęto używać zodiaku i tak dalej, i tak dalej. Bracia i siostry, czy i dzisiaj się to nie dzieje? Kto z nas nie dostał SMS-a z treścią karty objawiły ci coś? Odrzucajcie to jak najszybciej, ponieważ to tak bardzo się wdziera w nasze życie. Gdzieś w telewizji, jacyś zaklinacze, jakieś horoskopy, w gazetach. Nie bierzmy tego nigdy do ręki, bo jest to coś, co jest obrzydliwe w oczach Bożych. To jest jeden tylko symptom. Kochani, różne rzeczy dzieją się na świecie. Jest coś takiego jak termin UFO. Tu można by było wiele mówić, ale powiem wam tylko jedno. Ci chrześcijańscy wielcy badacze tego zjawiska stwierdzili, że jest to demoniczne. Więc być może i to jest też porównanie do tych czasów. To zjawisko zdaje się jakby coraz bardziej wzrastać. A więc za dni Noego miały miejsce takie rzeczy. Także i dzisiaj mogą mieć miejsce takie rzeczy. Powiada Salomon: nie ma nic nowego na świecie, czego by dawniej nie było. Więc wszystko to było. Wszystko to było. Bóg się z tym rozprawił w czasie potopu. Ale nie rozprawił się z grzechem, bo to nie o to chodziło. Zadam wam pytanie, czy grzech został w potopie zmyty? Wydaje mi się, że nawet w Arce był grzech, razem z Noem. Ponieważ człowiek był zawsze grzeszny, nie było bezgrzesznego człowieka. Więc Bóg nie chciał rozprawić się z grzechem, ale chciał rozprawić się z ludzkością grzeszną. Zostawił sobie Noego. Kochani, przyjście Pana nie dla wszystkich będzie błogosławione. To jest bardzo ważny temat, ponieważ wielu ludzi żyje terminem końca czasów, końca świata i żyją, wiecie, jakimś kalendarzem majów i tak dalej. To już przeterminowany temat, ale bardzo się trwożył świat, gdy zbliżała się ta data, ponieważ jakiś kalendarz majów czy innych jakichś ludów to zapowiadał. Ja wam powiem coś. Jest tylko jedna osoba w całym wszechświecie, która miała moc rozpocząć kalendarz. I jest tylko jedna osoba we wszechświecie, która ma moc ten kalendarz zatrzymać. Kochani, kiedy urodził się Pan Jezus, cały świat zaczął liczyć dni od tamtej pory. I kiedy przyjdzie Pan Jezus, to będzie stop. To będzie koniec kalendarza. Więc żadne inne bzdurne kalendarze niczego nam nie powiedzą. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa ma ten potencjał i moc i On ten kalendarz zatrzymie. Ale jak już powiedziałem, przyjście Pana nie dla wszystkich będzie błogosławione. Z przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, na które czekamy, wiąże się też wylanie Bożego gniewu. Oto kiedy przyjdzie Pan Jezus, zbierze wokół siebie tych, którzy są Jego, ale ziemia wówczas będzie cierpieć katusze, jakich dotąd jeszcze nie było na obliczu ziemi. Holokaust i wszystkie te tragedie ludzkości to jest tylko zefirek wobec tego wiatru, który nastanie. Tak ziemia będzie dotknięta tragedią i cierpieniem. Ale czy ten gniew Boży dotknie wierzących ludzi? Absolutnie nie zgadzam się z tym. Czytajmy ten fragment jeszcze raz. Kiedy Noe wszedł do Arki, nastał potop. Bóg najpierw wyciągnął swojego człowieka, swoje dziecko, zachował go, ukrył, a potem nastała tragedia. Jak było z Lotem? Oto Bóg wydobył go najpierw z Sodomy, a później nastał Boży sąd. Kochani, jak będzie z Kościołem? Biblia powiada, nie jesteśmy powołani do gniewu Bożego. Nie. A więc nie będziemy cierpieć skutków gniewu Bożego. Najpierw Bóg nas weźmie do siebie, później nastanie gniew nad obliczem całej ziemi. Biblia aż kipi tą treścią, że Bóg najpierw nas skryje. Myślisz sobie, gdzie... Ponieważ przyjdzie Pan, jak dostanę się do Niego? Skąd będę wiedział, gdzie kupić bilet, gdzie pójść, w którym kierunku się udać? To będzie jak błysk. Całe niebo rozjaśni. Wszyscy będą wiedzieć, gdzie jest Pan. I powiada Pan, że zgromadzi wówczas swoje dzieci wokół siebie. Pośle aniołów na krańce całej ziemi, aby zgromadzić Jego dzieci. Nie bój się więc, czy zdążysz. Nie bój się więc, czy znasz miejsce, przeznaczenie Jego przyjścia. Nie bój się, On cię zabierze. On cię weźmie. O to się bać nie musimy. Kochani, a więc Noe i Lot zostali wyratowani przed gniewem Bożym, a później nastał gniew. Ci, którzy mówią, że to jest nieprawda, że Kościół musi doznać gniewu Bożego, myślę, że bardzo się mylą. Ktoś kiedyś powiedział, że ci, którzy tak uważają, nie mają problemu z eschatologią, a więc nauką o przyjściu Pana Jezusa, ale mają problem z eklezjologią, a więc nauką o Kościele. Nie rozumieją, czym jest Kościół w oczach Bożych, czym jest oblubienica w oczach Bożych. Ci, którzy tym się jakby argumentują, mają jeszcze jeden argument, że przecież dla tych, którzy są prześladowani na obliczu ziemi, już nastał ucisk czy gniew Boży. Ale zadam pytanie, czy to, że oni cierpią prześladowanie, to jest gniew Boży nad nimi? Absolutnie nie. Absolutnie nie. A więc jeśli prześladowania przeżywamy w jakiś sposób, w jakichś okolicznościach, to nie jest wyraz gniewu nad nami Bożego. Absolutnie nie. A więc powiada apostoł Paweł, nie jesteśmy przeznaczeni na gniew. A więc gniew Boży nad nami nie będzie, ponieważ gniew Boży nad tymi, którzy uwierzyli, zakończył się na krzyżu Golgoty. Pan Jezus tam, kiedy wisiał, doznał pełni gniewu Bożego, ale przyjął go na siebie. Więc on jest załatwiony, można powiedzieć. I Bogu za to dzięki. I Panu za to dzięki, że nie musisz myśleć, czy gniew mnie jeszcze dosięgnie. Nie, powiada Izajasz, oto przyjął całą winę na siebie. Przyjął cały Boży gniew na siebie. I wówczas zawołał, Boże, czemu mnie opuściłeś? No bo ten gniew był nad nim, to zło było nad nim. A więc przyjął to na siebie i darował nam pojednanie z Bogiem. Kochani, pytanie więc do ciebie, czy masz obawy przed przyjściem Pańskim? Czy stresujesz się na myśl, że Pan przychodzi? Bo jeśli tak, to jest pewien termometr nad twoim życiem. Jeśli stresujesz się i boisz, co to będzie? Co to będzie? Ja bardzo, bardzo cię do tego zachęcam. Przylgnij do Niego. Zamknij za sobą drzwi. Wyznaj swoje grzechy. Wołaj do Niego. Przytul się do Niego. Bo być może jest coś, co cię ogranicza. Być może jest jakaś bariera, jakiś mur między tobą a Bogiem, co wnosi pewien strach. Bóg dla dzieci swoich przygotował pokój. Pokój i pojednanie z Bogiem. Więc jakże my, którzy mamy pokój i pojednanie z Bogiem, moglibyśmy się bać Jego przyjścia? Raczej powinno nas rozpierać to pragnienie. Panie, przyjdź! Panie, przyjdź! I otwórzmy sobie ten ostatni werset, który cytowaliśmy od 33 wiersza 21 rozdziału. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Kochani, jest napisane w dalszym wersecie. Baczcie na siebie. I tu trzeba pewnej pracy nad swoim życiem. Wiemy, jesteśmy tego pewni, że chmury się kotłują, że to, co widzimy, jest obrzydliwe na świecie, że jakby ta miara się przebiera, już jakby przelewał się ten kielich. Takie zło opanowało ziemię. Ale my mamy baczyć na siebie, czy czasem nasze serca nie stały się ociążałe. Inny przekład. Czy nie straciły wrażliwości? Czy nie straciły wrażliwości? Czy jakby wszystko już stało się obojętne? Czy czasem nie zobojętniały nasze serca? I popatrzcie na skutek, jakby wskutek czego, ten powód. Wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby was ten dzień nie zaskoczył. To znaczy, że ci, którzy będą czuwać, będą przygotowani. Nie będą tak bardzo zaskoczeni, jak ci, którzy są na świecie. Będą przygotowani. Pan Jezus powiedział, że jeśli będziemy przygotowani, jeśli będziemy czuwać, uważać na siebie, nie zaskoczy nas tak bardzo ten dzień. Dlaczego? Bo na to czekamy. Bo na to czekamy. Kochani, gdyby moja żona powiedziała, że wyjeżdża gdzieś i nie powie mi, kiedy wróci, ale wróci, nie zaskoczyłbym się tym, że pewnego dnia pojawiłaby się w domu. Prawda? Nie zaskoczyłoby mnie to, bo wiem, że miała wrócić. Zaskoczyłby mnie może fakt, że już jest, albo że tego dnia, ale nie, że jest. Sam fakt jej obecności i tego, że przyszła, nie zaskoczyłby mnie dlatego, ponieważ na nią czekałem. A więc Pan Jezus oczekuje, że będziemy oczekiwać na Niego. To jest bardzo ważne. Kiedy czytałem i rozważałem ten fragment bardzo wnikliwie, jest tutaj pewien powód podany, obżarstwo i opilstwo. Ale gdy zerkniesz do innego przekładu, jest tam napisane z powodu hulania, pozwalania sobie, takiego bezgranicznego pozwalania sobie na pewne rzeczy. Ile razy w swoim życiu zachowujemy się, jakbyśmy po prostu hulali. Jakby nie były nad nami żadne zasady, prawa Boże. Że tak machniemy na coś ręką, pozwalamy sobie na coś i robimy to wbrew sobie. Pan Jezus mówi o tym, żebyśmy nie pozwalali sobie, nie obciążali swoich serc czymś, o czym wiemy, że jest niezgodne z Bożą wolą, a czasem mimo to czynimy. A więc musimy się uzbrajać, baczcie na siebie, aby nasze serca nie były ociążałe. Kochani, mam wrażenie, że wiele osób na obliczu ziemi, którzy mówią, że są chrześcijanami, kiedy przyjdzie Pan, oni tak bardzo przywiązani są do życia ziemskiego, do samochodu, do domu, do jakiegoś mieszkania, do wszystkiego, do swoich planów, ambicji, kariery, że Pan Jezus musiałby targać za szmaty, żeby wziąć tą osobę do siebie. Przecież życie chrześcijanina to życie górną nadzieją. Nadzieją, która jest w górze. Dlatego powiedziałem na początku, nie ma mocniejszej świadomości, która ma moc kształtować naszą codzienność, jak fakt przyjścia Pańskiego. Bo kiedy myślę o przyjściu Pańskim, nagle te wszystkie troski jakieś takie małe się stają. Jakieś takie nieważne. Gdyby Pan Jezus przyszedł jutro i stanąłbym przed Nim, pomyślałbym sobie, o jak głupi, że tak się przejmowałem tym, co wczoraj. Przecież to jest niezwykłe wydarzenie, przyjście Pańskie. A więc patrzcie na siebie. Niby sidło, powiada 35 wiersz. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas. Inne tłumaczenie mówi, modląc się o to, abyście mogli ujść przed tym, co nastanie, i abyście byli zdolni, z innego tłumaczenia, stanąć przed Synem Człowieczym. A więc, aby móc stanąć przed Synem Człowieczym, trzeba mieć tą zdolność. A co jest tą zdolnością? Pokój z Bogiem i pojednanie. Pokój z Bogiem i pojednanie. To uważanie na siebie, to nieobciążone serce, troską o byt, o karierę, o pracę, o to, żeby mi się powodziło. Żaden żołnierz, powiada apostoł Paweł, nie daje się wplątać w sprawy doczesnego świata. Ja chcę uważać na swoje życie, abym po prostu uważał to życie jako miejsce takie pośrednie. Aby to nie było to miejsce, nad którym po prostu tak się zakopię, że Pan Jezus nie będzie w stanie mnie zabrać, bo nie będę zdolny. To nie jest moje miejsce, to nie jest nasz dom. Żyjemy tu i mamy żyć, mamy pracować i tak dalej. I aby nie było w nas jakiegoś fanatyzmu, że usiądziemy w ławce i powiemy, ja czekam na Pana, nic nie robię. Nie, mamy żyć, ale nie mamy się dać związać tym życiem. To powinno nas uzdolnić do tego, byśmy mogli stanąć przed Panem. Kochani, Pan za nas zapłacił. Pan nas wybawił. Pan nas zbawił. I zrobił to też dlatego, abyśmy mogli z Nim być na zawsze. Powiada Pan Jezus, kiedy modli się w Getsemane. Jakże już pragnę, aby ci, których mi dałeś, byli już ze mną. Jeśli Pan Jezus tego pragnie, to stalibyśmy się bardzo, bardzo niewrażliwi, nieczuli i niegodni, gdybyśmy my tego nie pragnęli. Ale jeśli jedna strona tego pragnie i On już się doczekać nie może, kiedy będzie mógł nas wszystkich powitać u siebie, kiedy będziemy razem, to niech i to serce i nas wypełnia, ta myśl. Niech ta postawa i nas wypełnia. Panie, ja chcę czekać, ja chcę pragnąć i ja chcę oczekiwać na Twe przyjście. A więc powiada Pan Jezus, mówi do uczniów, będziecie pragnąć. I niech tak się stanie i dzisiaj na tym miejscu. Pragnijmy tego przyjścia. Amen. Będziemy o tym myśleć, będziemy o to się modlić, będziemy szukać każdego dnia, strofować swoją duszę. Nie zapominaj o przyjściu Pańskim, bo ono jest bliskie. Halleluja. Niech Was wszystkich Bóg błogosławi, niech ten piękny dzień będzie dla Was takim pięknym rozmyślaniem o przyjściu Pańskim. Amen.